Spotkaliśmy się ostatnio, to znaczy tutaj spotkaliśmy się ostatnio. Tak. Prawie 2 lata temu, wyobraźcie sobie. I to jest odcinek, nie z serii, spokojnie. To jest kolejny odcinek programu Kameralnie. Witam Was bardzo serdecznie. A u mnie jest Cyber Marian, bo chcieliśmy to, a dokładnie ja chciałem, ja go zaprosiłem ponownie, bo Marian wiele się u nas, u Ciebie przede wszystkim zmieniło. Dokładnie. Bo kiedy spotkaliśmy się ostatnim razem, jeszcze oficjalne przywitanie. Dzień dobry. Dobry. Uścisk prezesa. Uścisk prezesa, bo jak ostatnim razem się spotkaliśmy, to było tak. To były walentynki. Tak. Tak. To było prawie 100 000 subskrypcji, bo jakieś kilka dni po tym wrzuciłeś ten film ze stadionu Legii, tak, z okazji 100 000 subskrypcji. A dzisiaj to jest, policzyłem to dokładnie, wczoraj siedziałem nad tym, prawie 100 filmów, jakieś 94 filmy więcej na Twoim kanale. Mamy również ponad 400 000 subskrypcji w tym momencie, jak wczoraj sprawdzałem. Mamy nagrodę za najlepszą kampanię, za Twoją kampanię z Orange. To 3. Mamy absolutny hit, czyli Brzydcy i Wściekli, czyli parodia Szybkich i Wściekłych. Most important thing in life will always be the people right here, right now. That's what's real. To 4. No i mamy dla mnie również genialny, czego Ci gratuluję i chyba już gratulowałem, powrót do przyszłości, czyli Poldkiem do przyszłości. Tak. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? Moim zdaniem to dopiero początek jest. Dopiero początek? Ja tak sobie myślę, że era Mariana dopiero nastąpi. Ile jeszcze będzie genialnych produkcji? Nie wiem, czy genialnych, ale... Ja tak uważam, to jest jeden z moich ulubionych youtuberów, z absolutnego topu mojego osobistego rankingu. On o tym wie, Wy o tym też wiecie, dlatego go zaprosiłem, bo mamy kilka okazji. Mamy kilka okazji, nie tylko, że to coś się zmieniło, ale czekajcie na drugą część, bo będzie zupełna nowość, coś, czego jeszcze nie było, prawda? Powiedz to, nie bój się. A co mam powiedzieć? Tak przyhamowałeś przy tych światłach i tak, nie? Bo będziemy mieli drugiego specjalnego gościa. A, tak, a teraz wiem, o co chodzi. Dobra, też wiem. Tak, nie wiem, czy Wy się znacie. No, prywatnie nie. Dzisiaj u mnie jest Cyber Marian, człowiek, który ma na YouTubie swoją subskrypcję, jak to mówi Tomasz Karolak. Ja chciałbym... To się już kultowe stało. Tak, ja chciałbym Cię zapytać, co dalej? Czyli marsz po bańkę, tak jak to nazwałeś? Nie, no więcej takiej produkcji właśnie, jak Brzydcy i Wściekli. Więcej? Powrotem przyszło. Tak, właśnie ja zasmakowałem tego nowego wymiaru YouTube'a. Ale podbijamy teraz trochę zagraniczne? No właśnie, rynek? Tu mam taki dylemat, bo ja bym chciał stworzyć dla polskich widzów. No. Trąbią na nas, już widziałeś? Tak, już się zaczyna. Już się zaczyna. Tak. Ja nie mogę tak szybko, a wszyscy pisali mi komentarze, że was pozabijam, jak robię wywiad przy 100 km na godzinę, więc teraz jadę 60. No troszkę się boję, bo na przykład jak przyszło dużo subskrybentów z zagranicy, no to wtedy troszkę była taka kiszka. Trudno kontynuować takie formaty jak Cyberinfo na przykład. To było dużo tych zagranicznych widzów. Nagle tak przyszło taki strzał, super. Musiałbyś potem tam wszystkie angielskie napisy robić jak Wardęga. No dokładnie. Znaczy no właśnie, bo to też... No tak jakby na przykład Śmiechawa miałaby tworzyć, bo... A to by nie było śmieszne. Nie, to wiesz, to no, trudno przetłumaczyć. To niektóre żarty przetłumaczyć na zagraniczne, prawda? Ciężko jest, to prawda. Łatwiej jakbyś książkę napisał, to byśmy przetłumaczyli. No, może kiedyś książeczkę. Może kiedyś. Może. Cały czas robię to, co robiłem. W sensie taka upartość, systematyczność, wrzucam te filmy. Ty jesteś naprawdę człowiekiem, który kocha to, co robi. Mam takie wrażenie, prawda? Tak. I rzeczywiście ten YouTube to jest Twoja wymarzona praca? Oczywiście, jak najbardziej. To jest idealne miejsce dla mnie. Idealne? Tak, po prostu super. Tak jak ostatnio Marian powiedział, on jest artystą. Tak. Ostatnio, 2 lata temu prawie. Artysta, nic się nie zmieniło. Dusza artysty rządzi się własnymi prawami, tak uważam. A trailery będą? No to Marian, to jakby cały czas... Kiedy trailery? Ale które trailery zależy? No amerykańskie. Amerykańskie trailery. Tak. Czyli przeróbki takie polskich seriali, tak, na przykład. Tak. No właśnie, bardziej teraz... bardziej zasmakowałem teraz w kręceniu w realu. Okej. Bo to są nadal... Są takie trendy. Są nadal w Twojej głowie. To są nadal trailery, jakby zahacza. No tak. Trailery, jakiś taki klimacik traileru ma. Tak. ale chcę kręcić w świecie rzeczywistym. Właśnie umawiać ekipę, jakieś rekwizyty, statystów, kaskaderów. To super, to po prostu poczułem flow. I już się szykuje za tydzień kolejna. Ale zaczynacie, czy będzie? Zaczynam kręcić. Dobrze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I Marian powiedział, że zagram. Tak, już się umówiliśmy. Tak? Jesteśmy umówieni? No tak, no to może. No tak. Jakaś rurka się znajdzie. No dobra, no już trudno, już tak prosisz, kurna, te 2 lata, to cię wezmę. Czy Agata Młynarska jest naprawdę taką twoją prawdziwą fanką, jak powiedziała? No taką fanką, że czy jest taką fanką jak to selfie, które robiła z tapety? No taką fanką, że mnie nie zaprosiła do siebie, no, do programu. Nie zaprosiła cię? No nie, no jeszcze nie razu. Ale ona coś tam mówiła o tobie w tym programie. Właśnie mówiła, że jest... Bo ja tego nie oglądam, wybaczcie, bo ja nie oglądam takich rzeczy, ale myślałem, że tam byłeś. No tam powiedziała Cyber Marian, którego jestem absolutną fanką. Absolutną fanką, tak, cokolwiek to znaczy, absolutną fanką. To było a propos wtedy Megamixu, tam Megamixy puścili. Agata, może to oglądasz. Jak jesteś fanką, tak, powinnaś, bo mam ewidentnego hita, słuchajcie, czyli Brzydcy i Wściekli. Do tego chciałem nawiązać. Tak. Bo to ma teraz już 5 milionów. No prawie 5 milionów. Hello? Dominic Toretto. You don't know me. You're about to. Who did this? Domyślam się, że gratulacje po wstawieniu tego filmu były takie, jakby ci się dziecko urodziło, prawda? Odbierałeś telefony, SMS-y. Tak, dokładnie. Tak było, prawda? Potem to się odbiło echem jeszcze, no, nie na taką aż skalę jak Spider Dog Wardęgi, ale było. Również w brytyjskich mediach. Też, tak. Tak. No i co wtedy człowiek czuje, który zrobi taki film i mówią o nim na całym świecie? Banan na twarzy, taki kop do działania, no co, cóż więcej, no. Nie, no super, tam jak jeden gość z Jackassów umieścił u siebie. Tak? Tak, tak. Smoż. Co ty gadasz? No tylko na drugim kanale, nie na tym głównym. Nie, no tak, żeby ci nie odbiło przypadkiem. Dokładnie. A dzwonił ktoś do ciebie i rozmawiał z tobą po angielsku, gratulował ci? To raczej tam w mailach. Czy maile? Maile, bo tam też niemiecka telewizja przyjechała. Przyjechała do ciebie niemiecka telewizja? Taka niemiecka TVP. Ale tutaj? Dwójka. Tak, tu przyjechali. Tak? Tak, i wywiadzik był. Eine Cybe moją! Dosyć gut, przeróbken. Już cię rozpoznali. Widzisz? Już mnie poznali. W ostatniej produkcji po raz pierwszy był kaskader u mnie. W Wreck to the Future? Tak, Wreck to the Future. Tam i skakał przez samochód. Przez samochód, tam uciekał przed samochodem. To było niesamowite, bo ja wsiadłem do Poldka, tak, i on mówi, jedź na mnie, nie martw się. Ja odskoczę. Ja mówię, ale jak? No i jedź. Jak to się skończyło? Nie przejechałeś go? Nie, no kurde, w takim momencie uciekł. Jak chodziło. A ja zauważyłem, że ty... Dobra, możesz powiedzieć oczywiście, jeżeli się mylę, to powiedz, że nie, ale wydaje mi się, że zacząłeś być jakimś takim swoistym mecenasem niszowych polskich kabaretów, bo coraz więcej tego u ciebie. No. Wczoraj już o czym ci mówiłem, bo wczoraj mieliśmy się okazję spotkać na naszym wspaniałym szkoleniu i powiedziałem ci, że masz taką tendencję do współpracy z kabaretami. Znaczy to nie chodzi generalnie o kabarety, to generalnie chodzi, jeżeli ktoś ma fajny pomysł, tak, to pomagam mu się wypromować. Aha, ale czyli oni się zgłaszają do ciebie? Tak. Znaczy, no, mam dużo takich wiadomości. Ludzie, którzy piszą do ciebie, żebyś pomógł im w promocji ich kanału, tak, nie są na straconej pozycji. Nie. Ja lubię działać, lubię współpracować, lubię tworzyć. Ale widzę, to musi być ktoś wyjątkowy też. No, no dlatego... No... Ktoś, kto ma dobry pomysł oczywiście. Tak. Tak. No bo gówna nie bierzesz. Nie, no... Nie, jak to zdefiniować gówno? No tak, jak sobie każdy chce zdefiniować, powiedzmy. Słuchaj, jest taki palący temat na YouTubie. On ci się wyda na pewno bardzo błahy, ale coraz więcej ludzi to robi. I w związku z tym, czy ty również masz plan założyć kanał gamingowy? Bo słuchajcie, bo ja go założyłem. I Marian powiedział, że go subskrybuje. Oglądałem ostatni odcinek, 50 wyświetleń. Polecam. Chodźcie na Malkontent. Malkontent. Tak. Już mi się nazwa mi się spodobała, fajna. Już za samą nazwę subskrybowałem. Tak? Tak. Będzie w opisie, także możecie sobie kliknąć. Malkontent. Zapraszam. Nie wiem, czy potrafiłbym od nowa kanał tworzyć. Nie wiesz, czy byś potrafił od nowa stworzyć? Znaczy, budować od nowa. Nie wiem właśnie. Wolę się skupić na Marianie i tutaj. Jeżeli coś miałbym robić z gamingiem, a myślę o czymś takim. To może... Aha. Myślę. na swój sposób Marianowe. Czyli parodia? Nie, nie parodia. Jak najbardziej. Nie mogę za bardzo zdradzić, bo nie chcę tutaj... Dobrze, on to nas powie, ktoś zrobi, wiesz jak to jest. Okay. No, więc coś z gamingiem mam w głowie, tak po Marianowemu, żeby było ciekawie, ale robiłbym to u siebie na kanale, jako taki kolejny format, bo u mnie tam dużo jest formatów właśnie. Mój kanał ma to do siebie, że jest taki różnorodny. No to Marian, dziękuję bardzo, bo teraz Marian zmieni trochę swój anturaż. Dokładnie, uwaga, sztuczka magiczna. To jest właśnie magia kina, a u mnie teraz jest pan Viktor Xavery. Dokładnie, tak jest Wiktor, tak jest Wiktor. Viktor Xavery. To czekaj, to oficjalna szufla. Dzień dobry, Wiktorze. Dzień dobry. To jest chyba pierwszy raz Wiktora w wywiadzie. Tak, pierwszy wywiad Wiktora. No Wiktor robił wywiady na ulicy, ale z Wiktorem już wywiadu nikt nie robił. Dokładnie. Czyli znowu pierwszy raz coś jest u mnie, u mnie jest Wiktor. Nie wiem, czy to jest jakaś postać taka bardziej wyluzowana, nie? Taka na rapsie. No, no wiesz, snap do tyłu. Chillaucik tego i tak dalej. No i jaki jest cel tej postaci? Wiktor Xavery powstał przez przypadek. W ramach tam jednego odcinka ktoś tam napisał komentarz: Marian, wyjdź na ulicę, przebierz się za jakiegoś youtubera i niech ludzie zgadują, jakim jesteś youtuberem. No ja powiedziałem, to byłoby zbyt proste, wymyślę nieistniejącego youtubera, którego nie ma i niech ludzie sobie zgadują. Czyli taki eksperyment społeczny, który wyszedł dosyć dobrze. Więc stworzyłem taką charakterystyczną postać, Wiktor Xavery, z takim logo jeszcze. Takie jest koszulkę zrobiłem, żeby się kojarzył z taką postacią, że ktoś komuś coś świta, że niby jest ktoś taki. No i tam niektórzy gadali, no kojarzę coś. Ale wszyscy pewnie brali cię głównie za Aigora, prawda? Tak, właśnie to specjalnie wymyśliłem taką nazwę Wiktor Xavery, żeby się kojarzył Aigor Ignacy. To logo tak, żeby się troszkę z dupy skojarzyło, bo z dupy ma takie, to zrobiłem coś takiego. Więc tam niektórzy mówili nawet, śledzę na bieżąco. Także... Tak, powstał tak sobie przez przypadek i pomyślałem sobie, czy nie pociągnąć tej postaci dalej jakoś. No i okazała się idealnym rozwiązaniem takiej mojej wewnętrznej bolączki troszeczkę, bo od jakiegoś czasu rozkminiałem, czy się nie ujawnić jako Marian. Właśnie. To było tak mnie to gryzło, nadal gryzie. Ale chcesz? No właśnie. No jeszcze dzisiaj tego nie zrobi chyba, Tak cię korci. Raczej nie. Ale Wiktor Xavery jest takim, można powiedzieć, wentylem idealnym dla mnie, że gdzieś taki upust daje temu. Że trochę możesz się odkryć. Że niby taki, niby nie ja. Bo to już prawie widać ciebie. No nie? Prawie, ale to jeszcze ludzie... Ale jeszcze nie. Jeszcze nie. No i myślę, że na tym pozostanę, ale to jest taki idealny, ja to właśnie mówię, wentyl. I ten eksperyment społeczny, tak wracając, on pokazał... No właśnie, co on pokazał? Że ludzie w ogóle bezmyślnie biorą to, co się do nich mówi, że udają specjalnie, że coś robią, żeby nie pokryć się wstydem, że czegoś nie wiedzą. Ja robiąc to odcinek nie miałem jakiejś... To nie było wykazać coś, nie? Nie było celu jakiegoś społecznego. Pokazać jakiegoś drugiego dna, czy coś o ludziach. Nie, rozumiem, ale już jakby interpretacja dowolna. Ale mimochodem coś pokazałeś, tak? No to nie wiem, interpretacja dowolna, to już pozostawiam. Obejrzyjcie. Ja tam nie interpretuję. Obejrzyjcie. Ja w ogóle ze swoimi twórczościami lubię robić tak, że daję jakby do interpretacji. Ja tu czasami nie mam nic na myśli. I na tym zakończmy, bo zanim się zagłębimy w jakieś nudne gadki, które są w ogóle na osobną dysputę filozoficzną, to my zakończymy ten wywiad. To był Marian i Wiktor Xavery w jednym, jeżeli tak mogę powiedzieć. Dziękuję wam bardzo. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że z nami byliście w tym odcinku. I do zobaczenia za 2 lata. No może, albo już wcześniej, jeżeli znowu coś znaczącego się zmieni. Może zrobimy też wywiady z ludźmi, którzy już tutaj byli, z jakimiś innymi ludźmi, którzy tutaj byli, więc czekajcie na te odcinki. Oczywiście subskrybujcie, chodźcie na kanał Mariana, bo jest odnośnik w opisie, wszystkie linki są w opisie. I Patryczka także. Dziękuję. Malkontencik tam, niekoniecznie. I na mój drugi kanał też chodźcie, też macie link w opisie, wszystko jest w opisie, także dziękujemy wam bardzo i my się żegnamy. Pa, pa. Raz się jest owadem, a raz się jest przednią szybą samochodu.